Jesteś nowy w zespole, ale drużyna niedawno zakończyła sezon jesienny, tak naprawdę tylko miesiąc przerwy. Są u Was nowe twarze, jak Wam się współpracuje na boisku? Jak nam się współpracuje na boisku? No, póki co jestem właśnie, no, tak jak wspominałeś, nową osobą, debiutuję w tych rozgrywkach, więc za bardzo teraz no, jakby badam teren, że tak powiem, w tej ligi. Wcześniej też grałem tam we Wrocławiu, coś tam, więc mniej więcej kojarzę, o co chodzi, ale tak jak mówię, no, na pewno będzie to wymagało chwili czasu, zanim się poznam z chłopakami i z grą. Więc, ale myślę, że pozytywnie dzisiaj wygraliśmy meczyk, także dobrze, to rokuje. Wasz dzisiejszy rywal na promieniowani jesienią był Oligę Niżej, więc wydaje się, że byliście dzisiaj zdecydowanym faworytem, ale na początku trochę was zaskoczyli, weszli na prowadzenie. To wynikało z tego, że oni tak dobrze weszli w mecz, czy to wy mieliście problem, żeby złapać rytm na początku? No wydaje mi się, że potrzebowaliśmy złapać tego rytmu, też no, miesiąc nie graliśmy. Tam chłopaki wiem, że mieli sparing, ja nie grałem, bo też miałem problem z nogą. Więc też no, miesiąc bez piłki to jest dużo i no, początek wymagał tego, że no, trzeba było troszeczkę naoliwić własne kości. No i tak jak mówię, co, początek mieliśmy cięższy, tak no, postawili się nam, strzelili nam pierwszą bramkę. No potem udało się wyrównać z tego wolnego, ładną bramką Edka. I co, no i potem strzeliliśmy drugą, trzecią, no i się już otworzył wynik. Nie? I po prostu graliśmy swoje potem już, nie? No tak naprawdę było tak jak mówisz, że ten pierwszy gol otworzył wam drzwi do bramki rywala, potem zaczęły wpadać kolejne i, no i gra się uspokoiła. W drugiej połowie już właściwie pełna dominacja z waszej strony. No i jest to pierwsze zwycięstwo, bardzo ważne w pierwszej kolejce. Jaki jest wasz cel na ten sezon? No zaś chyba jak najwyżej. Jeszcze wtedy nie pamiętam, nie gadałem z nim do końca o naszych celach, no ale wydaje mi się, że te transfery, które zrobiliśmy, no, raczej wzmocnią drużynę, więc będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Czyli tylko pierwsze miejsce tylko w eliminacji. Tylko zwycięstwo, tak, 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 to się liczy. Dzięki bardzo. Dobra, dzięki wielkie.